Panie pośle, zaczniemy od tego, jak się ta wojna skończy w pańskiej opinii. Mam na myśli wojnę nie w Izraelu, bo już mamy dwie. Ta wojna, która się za naszą wschodnią granicą toczy. Nie mam, szczerze powiedziawszy, pojęcia. Zawsze staram się być ostrożny w swego rodzaju różnych spekulacjach i prognozach, które politycy i eksperci lubią. A ja nie lubię, dlatego że one się później nie sprawdzają. Ale chciałbym wierzyć, że się skończy pokojem. Mhm. No to pokojem to... Pokojem na dobrych warunkach. Mhm. Co to znaczy? To jest bardzo dobre pytanie. No myślę, że to byłby taki pokój, w którym po pierwsze Rosja ma jak najmniej, bo że Rosja wyjdzie z tego z niczym, to chyba już mało kto wierzy. I po drugie, to byłby taki pokój, który by uniemożliwiał Rosji odbudowanie się i przystąpienie ponownie do walki. No i już wypowiadając te słowa, zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie niestety takie warunki nie zostaną sformułowane na forum międzynarodowym, no bo właściwie jakby to miało wyglądać, prawda? Mhm. Pytania numer dwa. To jest pytanie o zdradę Zachodu. Czy jeżeli dojdzie do jakiegoś nieidealnego pokoju, to znaczy, że Zachód zdradził Ukrainę? Zachód. Co to jest w ogóle Zachód? Państwa zachodnie, które wspierają w tej chwili Ukrainę, nie powzięły, z tego co się orientuję, nigdy żadnych twardych zobowiązań wobec Ukrainy. W związku z czym cała ta sytuacja opiera się na pewnej grze sił i interesów, w której Ukraina jest w samym środku tej gry sił i interesów. I no, o zdradzie można mówić, kiedy się złoży jakieś zobowiązania i ich nie dotrzyma. Natomiast jeżeli się nie złożyło zobowiązań, tylko po prostu na podstawie swojej kalkulacji interesów wycofało się jakąś część wsparcia czy poparcia, no to można mówić po prostu o zmianie koniunktury politycznej. I moim zdaniem dla wszystkich jest oczywiste, którzy cokolwiek rozumieją z polityki międzynarodowej, że ta koniunktura polityczna, która powoduje silne wsparcie państw zachodnich dla Ukrainy przeciwko Rosji, nie będzie trwać wiecznie, tylko że będzie trwać przez jakiś czas, a później będzie presja na jakiś pokój, który wcale niekoniecznie musi być korzystny dla samej Ukrainy i Ukraińców. I na tym w mojej ocenie polega dramatyzm położenia samej Ukrainy i samych Ukraińców. Ale że są oni przedmiotem w grze międzynarodowej o znacznie większym wymiarze niż regionalne starcie. Dobrze, ale momencik, Ukraina przegrałaby tą wojnę, gdyby nie Zachód, prawda? No to jest całkowicie niestety oczywiste. Obecna wojna została w jakiś sposób sprowokowana, ale one się pojawiają również przez kogo? Ze strony niektórych amerykańskich ekspertów. Z tego co widziałem w Polsce, między innymi ośrodek Strategy and Future taką teorię referował, pojawiającą się w amerykańskich kręgach eksperckich, która nazywa się sekwencjonowaniem, to znaczy, że amerykańscy strategzy uznali, że mają na arenie światowej dwóch głównych rywali, czyli Rosję i Chiny, są skazani na konflikt strategiczny z Chinami i że uznali, że w ich interesie jest rozegrać najpierw konflikt z Rosją, a później z Chinami, po to, żeby nie mieć jednocześnie konfliktu z Rosją i z Chinami. Teraz, mówiąc uczciwie, ja nie mam bladego pojęcia, czy taka kalkulacja w części amerykańskich elit była, czy jej nie było. Był wieloletni program szkolenia armii ukraińskiej i doposażenia jej sprzętem zachodnim, program finansowania modernizacji armii i rozbudowania amerykańskich wpływów na Ukrainie. I to było to, co zdaniem tych, którzy referują tę teorię, podnosiło poziom konfliktu, poziom tego ciśnienia, tak? Czyli jednak przyczynił się Zachód do tej wojny. No, panie redaktorze, czasem jest tak, że jak się mówi A, to się mówi B. Ja nie jestem przeciwny rozszerzaniu wpływów zachodnich. Uważam, że jako ludzie Zachodu mamy prawo rozszerzać swoją strefę wpływów i gdybyśmy ją rozszerzyli na całą Rosję, to byłoby idealnie, bo Rosja jest blokiem wrogim i nam zagrażającym. Tak krótko i zwięźle powiedzieć, tak, demokracja to jest najlepszy ustrój, chcę, żeby demokracja zawsze była w Polsce, to podpisałbyś się pod takim stwierdzeniem, czy nie? Chcę, żebyśmy mieli w Polsce rządy prawa, chcę, żebyśmy... Czyli nie jest pan gotów powiedzieć. Chcę, żebyśmy mieli możliwość zmienić władzę złą na dobrą. Jeżeli pan redaktor chce to nazwać demokracją, możemy to nazwać demokracją. Natomiast współcześnie na przykład z demokracją tożsamiany jest program liberalno-lewicowy, z którym ja się nie zgadzam. Mówi się na przykład opozycja demokratyczna o czymś, o takim bloku, który się zaczyna od skrajnej lewicy i kończy na Szymonie Hołowni. No ja się z tym nie zgadzam. No, co półtora roku wybory. A my mamy średnio co półtora roku. No tak, jak się policzy, to tak to wychodzi. Mamy nieustanną kampanię wyborczą. Nikt tu nie jest skupiony na rządzeniu, tylko nieustannie po prostu na propagandzie. Nie mamy co średnio co półtora roku. No proszę policzyć. Samorządowe, europejskie, prezydenckie, parlamentarne. No to na tej zasadzie. Permanentna kampania wyborcza. Tutaj nikt nie skupia się na materii rządzenia. Tutaj jest po prostu czysta propaganda.